Pierwszy moment rozpakowania nowej obudowy Cougar Geminite, którą wymienię z Fantex Evolve X, którą znacie z moich poprzednich filmów. Obudowa przyjechała bezpośrednio od producenta i sprawdzicie, która obudowa podoba Wam się bardziej wizualnie. Obie obudowy są w podobnej cenie, czyli powyżej 800 zł na ten moment. Linki do ceny znajdziecie w opisie tego filmu, gdzie są widoczne ceny na dzień dzisiejszy. Nowa obudowa Cougara ma więcej elementów, dodatków wizualnych, czyli potrójny panel LED na górze, jak i na przodzie obudowy. Z boku również Cougar ma dodatkowe elementy w kolorze pomarańczowym na wzór ich loga. Jeśli chodzi o Evolve X, według mnie ma bardziej klasyczny wygląd. Do nowej obudowy dodatkowo zamontuję nowo otrzymane rzeczy. Mianowicie chłodzenie wodne Helor 360, które widzieliście w poprzednim filmie, oraz zasilacz Cougar 750 W. W obudowie Geminite panele boczne są otwierane bez wykręcania dodatkowych śrubek. Są one po prostu zamykane na magnes. Fabrycznie w środku obudowy zamontowane są dwa wentylatory 120 mm. Na tyle i na przodzie. Są również spięte kable od panelu przedniego oraz karton, w którym są wszystkie śrubki. Oprócz tego oczywiście w obudowie jest piwnica z widocznym logiem producenta. Co ciekawe, piwnica, a raczej jej zaślepka, jest wyjmowana i wkładana na zatrzask. Podobna sytuacja jest na przodzie obudowy, gdzie filtry przeciwkurzowe są wyjmowane na przyciśnięcie palcem w miejscu oznaczonym napisem PUSH. Sam proces montażu chłodzenia wodnego Helor 360 znajdziecie w moim poprzednim filmie, gdzie pokazałam krok po kroku, w jaki sposób zamontowałam to chłodzenie IO. Montaż jest bardzo łatwy, jeśli ktoś ma obawy, jak zamontować chłodzenie wodne, na pewno sobie poradzi. W tym momencie przykręcenie bloku pompki do założonego wcześniej mocowania. Największym jednak problemem jest ilość przewodów wychodząca z bloku pompki i wentylatorów, zwłaszcza jeśli chłodzenie jest z podświetleniem RGB. Trzeba się czasami natrudzić, by estetycznie wyprowadzić przewody, jednak tu dużo zależy od obudowy. Czy ma ona dostateczną ilość otworów, by przeprowadzić czy pochować te przewody? Na dodatek do chłodzenia wodnego Helor dołączony jest kontroler, do którego wpinam wszystkie przewody i przyczepiam go na tyle obudowy. Nowy zasilacz, o którym wspominałam, Cougar GXF 750 W, jest zasilaczem w pełni modularnym. Jest on zapakowany w futrale, a wentylator w środku ma 135 mm. Włączy się on dopiero przy 40% obciążeniu zasilacza. Są także japońskie kondensatory, przetwornica DC-DC utrzymująca stabilne napięcia, a sam producent daje na zasilacz 7 lat gwarancji. W pudełku oprócz kabla zasilającego wszystkie niezbędne przewody do podłączenia. 24-pinowy do zasilania płyty głównej, PCI Express do karty graficznej, zasilanie do procesora, no i dodatkowo podłączam dwa złącza pod SATA, pod które podłączę również LEDy do obudowy i dyski SATA. Zasilacz wkładam od frontu obudowy po wyciągnięciu zaślepki na piwnicę. Przykręcam go czterema śrubkami, które są również dołączone w zestawie do zasilacza. Zostaje HD Audio i wszystkie podłączenia z panelu przedniego obudowy do płyty głównej. Kartę Palit GTX 1080 Game Rock włożyłam już do slotu PCI Express w płycie. Zostało dokładne przykręcenie karty graficznej. A teraz pierwsze uruchomienie komputera w nowej obudowie. Wizualnie na pewno wielu osobom będzie się podobać ze względu na dwa przeszklone, przyciemnione boki, no i podświetlany przód oraz górę obudowy. Podświetlenie na blokopompce w chłodzeniu wodnym jest synchronizowane z podświetleniem obudowy, a całością można sterować z pilota, który jest dołączony do chłodzenia wodnego. Warto zauważyć, że jest ponad 100 trybów i efektów podświetlenia, czyli można sterować nie tylko kolorem, ale także kierunkiem podświetlenia, prędkością, efektem czy jasnością. Każdy więc bez wchodzenia w dodatkowe oprogramowanie producenta może z odległości sterować podświetleniem obudowy czy chłodzenia według trybu, jaki podoba mu się najbardziej. Napiszcie w komentarzu, która obudowa podoba Wam się bardziej, Evolve X czy nowa obudowa Cougar. Linki do obudów znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem ja się z Wami żegnam i do kolejnego materiału.